Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem przez telefon jest ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A wieki wieku, amen. Chciałem księdzu arcybiskupowi przeczytać takiego maila, który otrzymałem z Niemiec, no i prosić o komentarz. Mail czytam. Dzień dobry. Mieszkając za granicą, uczęszczam na tradycyjną mszę świętą w bractwie kapłańskim świętego Piotra, ale często też w bractwie świętego Piusa X. W tym ostatnim mówi się, że można opuścić mszę świętą w niedzielę, jeżeli w okolicy dostępna jest tylko msza Novus Ordo. Trochę to rozumiem, bo w Europie Zachodniej i w USA Novus Ordo jest znacznie bardziej sprotestantyzowana niż w Polsce, gdzie nie mam problemu z uczestniczeniem, jeśli akurat jestem na wakacjach. Co pan o tym sądzi? Czy opuszczenie mszy w niedzielę z powodu niedostępności żadnej mszy tradycyjnej może być grzechem? No i koniec maila. Proszę księdza arcybiskupa o komentarz. No cóż, my, panie Stanisławie, nagraliśmy kilka programów na ten temat, co się tyczy uczestnictwa wiernych w niedzieli i święta nakazane w Kościele katolickim. I oni są pod grzechem ciężkim, jeżeli człowiek wierzący, katolik, może być w niedzielę na mszy świętej i wysłuchać mszy świętej, wysłuchać kazanie, bo nawet u Żydów to było w przekazaniach Bożych, pamiętać dzień święcić, przekazanie Boże i pracować w ten dzień, oddawać się duchownemu wzrostu, pobożności, po tygodniu pracy mieć jakiś taki komfortowy odpoczynek i ciała, i ducha, żeby pokrzepić jedno i drugie i żeby startując na nową niedzielę pracowitą, człowiek mógł wykonywać swoje codzienne obowiązki. Pamiętam, mieszkając w Ukrainie, Żydzi często mieli domowych robotnic katolików raczej, bo tam było więcej katolików w tym miasteczku. I oni w swoje soboty, w szabat, oni w piecu nie palili, nie przygotowali jedzenia. A to wszystko robili najemne robotnicy, robotniczki, raczej takie kucharki, które im to prezentowali. My, katolicy, też pamiętam w moim domu w niedzielę, chociaż kaplana nie było. Nie było możliwości w ogóle, byli jakim się odsłuchać. To my starali się w domu więcej się pomodlić. Żadnej pracy nikt nie wykonywał z nas, nawet wydawało się, że niby cały dzień człowiek troszkę się nudzi z tej przyczyny, że nie ma co robić. Ale jednak, bo dzisiaj tych możliwości dali człowieku dużo rozrywek niepotrzebnych, tych, które zabierają i siły ducha i ciała. Natomiast kiedyś ich takich nie było, ale człowiek jednak wie, że nie wolno w niedzielę i święta nakazane podejmować jakieś trudu, bo to jest grzech ciężki. I powstrzymywali się ludzie wtedy, kiedy nie było takich specjalnych katechiz, nie było księdza. Żeby ktoś usłyszał jakieś kazanie, to było tak daleko, nie rozpali, bo ja tak, jakby byli gdzieś w kościele, tam ludzie na grobach stali, tam na cmentarzu, nie było możliwości usłyszeć tego wszystkiego. Komuniści zabraniali jakimś mikrofonem wykorzystać i tak dalej, byli maleńkie kaplice cmentarzne. Ale ludzie byli wierni temu, co ich nauczyli, że nie wolno i koniec. Albo trzeba iść na mszę świętą
niedzieli święta. I nawet kiedy ludzie byli, powiedzmy, rodziny większe, to nieraz to było kilka mszy świętych i w miejscowościach, gdzie były kościoły, to ludzie szli najpierw starsi szli, potem albo matka z dziewczynami, tato z chłopcami, albo dziadek jeszcze z kimkolwiek. I tak oni wykonywali obowiązek niedzielnej mszy świętej nawet w tych trudniejszych czasach. Dzisiaj nic nie stoi na przeszkodzie, jeszcze szczególnie w Niemczech, żeby tam pojechać samochodami, autostradami, żeby dotrzeć wszędzie do różnych możliwości. Jeżeli powiedzmy te kaplanie tam jest zepsuci, jak pani mówi o tym swoim liście pytaniu, nawet jeżeli kaplanie jest zepsuty, to wszystko jedno, nawet z tego zepsucia wielkiego można znaleźć jakiś procent tych takich, które jeszcze coś robią dobrego. Tym bardziej jest jakieś polskie misje, gdzie jeszcze może nie na tyle zepsuci kaplanie z Polski, chociaż też dużo tego modernizmu, ale jednak jeszcze można coś znaleźć. I dlatego obowiązek zadośćuczynienia Bogu i oddanie Jemu czci i chwały w Kościele, gdzie mieszka Jezus Chrystus w Najświętszym Sakramencie, to jest niezbędne dla duchowego rostu i dla czci Pana Boga i dlatego, żeby była relacja prawdziwa i skuteczna człowieka wierzącego z Panem Bogiem, bo msza święta jest kulminacją wszelkiego życia duchowego człowieka. Oczywiście, że te, które uprawiają się świętą trydencką, szczególnie nieraz te, tak bardzo takie, jeszcze nie zdążyli nawrócić, jak już oni stają się gorliwsze, jak sam Pan Jezus, to oni zaczynają mówić o tym, że nie warto chodzić na msze święty nowe, lepiej gdzieś być w domu, pomodlić się sobie tam i nie zadośćuczynić obowiązku przekazaniu Bożemu i Kościelnemu. I to jest wprowadzenie w zamęt większości ludzi przez mniejszość, która próbuje zachować przepisy te, które były wypracowane przed Soborem Watykańskim II, ażeby nałożyć jarzmo na cały Kościół katolicki. To jest nieuczciwe. Zauważmy, że ta pani, która pisze w swoim liście, kiedy ona chodzi... To jest to mężczyzna, bo ja nie podałem imienia. A, no to dobrze, da. Że ten, który pisze i mówi, że kiedy chodzi do bractwa Piotrowego, kapelańskiego Piotrowego, to tam takich rzeczy nie mówią, że nie warto chodzić na mszy święty nowej. Ale w bractwie Piusa X, oni sobie uzurpowali prawo na to, żeby takie mącenia robić i zamęt na całym świecie. Już kiedyś nagrywali taki program mocny, byłem z nimi, spotykałem się, mówiłem im, nie skłócajcie ludzi i narody. Wy bronią sami siebie, jeszcze sami nie mają statusu uregulowanego do końca, tylko niedawno im Bergoglio pozwolił tam spowiadać, ich zachował przy różnych możliwościach krytykowania nawet jego samego za i odrzucania nowej mszy świętej. I on z nimi nie postępuje tak licho i tak mocno postąpił z wszystkimi tymi, które mszy święty, prawdziwi katolicy, kapłani i biskupi chcieliby odprawiać. A im to wszystko pozwala. Bo oni jego nazywają papieżem, jemu to dobrze, im to dobrze. Ale nie może być 600 kapłanów z bractwa Piłsudskiego, który na całym świecie jest tyle, taki robić wielki zamęt w kościele katolickim. To jest bardzo nieuczciwe. Katolików jest mniej więcej ponad miliard na świecie. I wtedy, jeżeli ten
ich apel dojdzie do uszy tych ludzi, to powiedzą, że nie trzeba chodzić na mszę święty i umyją ręki na grzechy, wszystko pójdą na to bractwo Piusa X. Jedna rzecz mówi, że msza święta posoborowa jest niegodziwa, a jest ważna. Dopóki jest słowo konsekracji ważne, to msza święta jest ważna. Koniec, kropka. Nie ma dwóch zdań. A to, co jest niegodziwe, że tam uczestniczyli w jej stworzeniu i protestanci, i żydzi i tak dalej, to prawda. Odarta, zeszpecona, jakaś taka obkrojona i tak dalej, ale jest ważna. A jeżeli jest ważna, to jest wszystko ze strony odprawiającego mszy świętej, tym bardziej większość kapłanów Kosu Boży Watykańskim, drugie to już kapłanie, tylko odprawiający nowe mszy święty. Nawet te, które w Radzie Piusa X, które dzisiaj przychodzą do nich, to też mieli odprawiały mszy święty nowe z Ordo. I do tego piłsowcy robią wiele szkody tym ludziom, którzy do nich przychodzą, a przychodzą do nich nie tylko te wszystkie stabilne, które do nich chodzą i chcą być takimi, jak piłsowcy nauczają, przedpoborowe nauki i tak dalej. Przychodzą ludzie przypadkowe, tak jak ten mężczyzna, który tam przyszedł i słyszę, że mówią, że nie chodzić na mszy świętej w okolicy, jeżeli msza święta trydencka nie jest odprawiana, to nie chodzić na zwykłe nowe mszy święty. To jest masa kapłanów, dobrych, pobożnych kapłanów, które całe swoje życie odprawiali mszy święty nowe, bo inne nie znali i po dzisiejszy dzień nie znają, to oni odprawiali ją uczciwie, pobożnie, tak jak byli nauczeni. Nie wszystkie jest tak zepsute, tak jak się wydaje w Bractwie Piusa X. Nie wszyscy. Ja też odprawiałem mszę święty nowej, nawet nie podejrzewałem, że jest stara. Nawet nie podejrzewałem. Ja mam co nie z konsekwencji grzechów tych, którzy nie będą piłsowcy nagadywać. To jest nieuczciwe do tego pokolenia starszych ludzi, szczególnie nawet i młodych ludzi. To jest po prostu ścianie zamętu w kościele powszechnego, który jeszcze gorzej od różnych sekciarskich, różnych tych takich grup i różnych zielonoświątkowców, które w kościele działają pod płaszczykiem różnych wspólnot. To jeszcze gorzej. Bo tu sami niby prawdziwych kapłanów, niby takich, jak tu siły oddanych tradycji, niby tych, którzy dzisiaj chcą zmienić jakoś świat, to zmieńcie najpierw sami siebie. A potem ktoś zauważy, że wy zmieniliście sami siebie w Chrystusa i zmieniliście siebie, staliście nie tylko wy sami dla siebie panowie i pępkowie ziemi, a tak jak apostoł Paweł mówi, żyje nie ja, a żyje we mnie Chrystus. A Chrystus ściny nadłamanej nie dolamał, knotku kopcącego nie zagasił. Ale chcecie jednym kazaniem powiedzieć, nie chodzić, nic nie przeróżanić, pomóc i tego wystarczy. Wy ubliżacie temu przykazaniu, które jest, pamiętaj, Dzień Święty Święcić i w kościele jest przykazanie, 5 przykazań kościelnych, jedno z nich brzmi o tym, że w niedzielę jest święta nakazane wysłuchać mszy święty i przyjąć najświętszy sakrament, wysłuchać kazanie, ażeby wzmocnić się duchowo i potem zacząć nowy tydzień pokrzepionym duchowno. Msza święta jest ważna, trydeńska, jak i ważna nowa msza święta. Gdyby była nieważna, no to wtedy pełny chaos na świecie. Msza nieważna, kapłaństwo nieważne, wtedy to wakantycy mówią, papieży nie ma,
i uzorcy podali się troszkę też swojemu bronieniu się samych siebie, jak w cytadeli. Więcej bronił siebie, czym Chrystusa i prawo chrześcijanie. Piotrowcy, którzy jak to się poszli na kompromisy z Watykanem, też jak to się mówi, stoją na rozkroku między jednym i drugim. Chcą odprawiać przez Świętą Trydeńską, a muszą odprawiać i nowo sordo. Jak nie będą odprawiać nowo sordo, to wtedy im zabronią Trydeńską odprawiać. Muszą mówić kazania dosoborowe i posoborowe. Też taka szyzofrenia swego rodzaju. Albo róbcie, nauka kościelna jest zawsze jedna ta sama, a nauka Chrystusa jest zapisana w Ewangelii i w Magisterium Kościoła, które było wypisane do Soboru Watykańskiego II. Po Soborze Watykańskim II Kościół nic nie stworzył ważnego, tylko rozluźniał pieśń i przyszedł na kompromis ze światem. Dlatego słusznie można krytykować wszystkie instytucje kościelne, które temu poddali się, nawet z tym, który siedzi na chrzestie papieskim włącznie, bo rozpuścili ten kościół według swoich zachcianych i poszli za światem, a nie za Chrystusem. Chrystus ich rozliczył w swoim czasie według swoich sądów, a nie według naszych ludzkich. Ale musimy to wiedzieć, że to jest właśnie zepsucie totalne. Ale jeżeli do tego jeszcze przykładają ręki Piłsudscy, zamiast tego, żeby nie dołamać i nie dogasić, można zachęcać do uczestnictwa w mszy świętej trydenckiej, jako mszy świętej wszechczasu, tej, która była nakazana na cały czas, aż do skończenia świata, jakby ktoś tam zmienił, mówił Pius V święty, jakby ktoś zmienił, to będzie popadać pod sąd apostołów Piotra i Pawła i Pana Boga. Wszystko to jest słuszne, ale dzisiaj ten, który wam pozwala, którego wy imię znosicie, Bergoglio, w czasie mszy świętej, on odprawia tę mszy świętej i nie odprawia tej, które my odprawiacie. To ja wtedy tutaj też swoją swego rodzaju szyzofrenię. Albo róbcie to, tak jak sobie są takie ateisty, wszystko rzucili, oni głoszą naukę prawdziwą, przedsoborową, może jeszcze ważniejszą, czy wszystkie inne, tylko że ich błąd może być w tym tkwić, że oni nie uznali, że może być ważny papież, ale niegodziwie wybrany. Przez mafię, przez układy, ale może być ważny nawet. Ale w dzisiejszym wypadku my nie wiemy, czy on ważny, czy nieważny. 99% można powiedzieć, że niby ważny, a 99% niby nieważny. A ten 1% zna tylko Pan Bóg, tak czy inaczej. I nikt z nas na tym świecie nie rozstrzygnie tego w tę stronę, czy w tamtą stronę. Jak się nie wymądrzej. Highly likely w tę stronę, albo highly likely w tamtą stronę. I tu mądrych nie ma. Jak wszystkie książki wyczytali, jednak do sprawiedliwego osądzenia nie dojdą. Dopóki nie wejdzie w dzieło Epikija, którego wzięła pod uwagę wszystkie Boże sprawy i to, co Chrystus robił w swoim czasie, nie podporządkowując się pod rządy arcykapłana, pod rządy Kościoła, który był przez Boga założony, ale Kościół, który był zepsuty, on sprzeciwiał się. Święty Atanazji był w ekskomunicy, dzisiaj świętego Atanazego, on był w ekskomunicy, ale on głosił Słowo Boże, odprawiał nabożeństwo i wyśnięto tam nawet kapłanów. Będąc w ekskomunikiem, stał świętym Atanazjem. Proszę bardzo. A Piłsudscy będą dalej swoje tam opowiadły z głupoty. Szkoda z nimi się skłócić, ale jednak oni zasługują na to, że troszkę tak blizoruko patrzą tak pod nos sobie. Trzeba patrzeć dalej. Dalej wzrokiem Chrystusa, a nie tylko swoim wzrokiem,
którym wydaje się, że już wszystko władza jest tam i wszystko jest najlepsze tam. Nie jest prawdą. Nie jest bractwo Piusa X panaceją od wszystkich chorób Kościoła. Nie jest panaceją. Jeszcze się okaże, za mało dla niego jeszcze w historii dziejów, za mało czasu na to, ażeby pokazać się, kim są i do czego dążą. Jeszcze nie wszystko tak jasno, jak jest. Już się podali przywódcy tej propagandzie szczepionek, już się podali i wiele innych rzeczy, o których o sobie nie mówią, ukrywają wierzącymi. Dlatego każdy katolik powinien być w obowiązku pamiętać Dzień Święty i święcić. Dla katolika Dzień Święty jest niedziela, w której Chrystus zmartwychwstał i to jest nasz obowiązek święcić Go uczciwie, nabożnie, być w Kościele Świętym, na mszy świętej, nieważne na jakiej jest możliwość. Jeżeli chcemy się doskonalić i wracać do Trydentu, pochwalna droga, ale nie na siłę. Na siłę nic nie bywa. Na siłę, kiedy się zmusza innych, ty musisz być tam, czy, a tam nie powinien iść, to jest dyktatura, to w sektach tak się posypuje, a nie w uczciwych kościołach i nie u uczciwych kapłanów. Tyle by powiedziałem na ten temat. Amen. Znaczy jeszcze jedna kwestia została, że jeżeli ktoś mówi, że no jak nie ma w pobliżu mszy trydenckiej, to nie idź na nową, no to jakby zapominało jednym, że na mszę idzie się też, bo tam jest Chrystus w Najświętszym Sakramencie i że w czasie tej mszy udzielana jest Komunia Święta prawdziwa, czyli można spotkać się z Chrystusem, prawda? Czyli oczywiście. No więc to jest też argument, bo wielu ludzi tęskniło za Chrystusem i chciało się z Nim spotykać w Najświętszym Sakramencie jak najczęściej, a tutaj jest jakby mowa, nie idź spotkać się z Chrystusem. No i to nawoływania, to branie na siebie grzechów, bo każdy, który posłucha takiego nawoływania i nie pójdzie, pozostanie w grzechu ciężkim, bo posłuchał tych, którzy niesprawdzony, albo tych, którzy nie mają prawa takiej głupoty gadać. Bo do nich monopolia na władzę w Kościele nie należy. Oni też jeszcze jest w nieregulowanym stanie i jutro komuś nadoje taki nieuregulowany stan, przyjdzie ktoś inny i pierwszym podpisem pióra postawi kropki na tym wszystkim i zobaczymy, jak to będzie dalej. Nie wolno się pysznieć wcześniej, czy do tego jest na chwale się zasługuje. Trzeba pokornie, żmudnie nieść swoje brzemię, a czas pokaże, kto do czego należy. Dziękuję bardzo, księże arcybiskupie. Bogu niech będę dzięki. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kiedy spodziewać się?